Nie każde dziecko lubi chodzić w nosidełku. To oznakowanie szlaku no już jest takie wątpliwe, że ten szlak już nie istnieje po prostu. Przez krzaki chamsko na przełaj też iść nie będziemy. Drzewa lecą hardkorowo. No. Ale klimatyczna chata. Jest piękny taras widokowy, słuchajcie. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Na dzisiejszym filmie zabierzemy Was w góry. Idziemy zdobyć górę Żar. A teraz z samego rana postanowiłem zabrać Was na taras widokowy. I siebie przede wszystkim. Zobaczyć piękny widok, który widzimy z okna, ale mieszkam na parterze. Chciałem to zobaczyć trochę z góry. A mianowicie, zobaczcie w tle ten widok. Tam w dolinie zebrała się chmurka. I właśnie w związku z tym, że mamy taką pogodę, jak widzicie, jak na załączonym obrazku, wybierzemy się na ten szczyt. Tutaj w tle mamy górę Żar, na którą myślałem, że nie ma wejścia od tej strony, ale jednak po krótkim researchu okazuje się, że mapy Google nie mają niebieskiego szlaku w tamtym kierunku naniesionego. I pójdziemy szlakiem, którego nie można znaleźć w internecie. A póki co uciekam z tego tarasu, bo jest zimno. Zobaczcie, aż skropliło się z różnicy temperatur. Skropliła się woda na oknach, także jest naprawdę zimno. Zobaczcie. Na dzień zaczynamy od kawusi. Zabaw w kuchni z tym pięknym widoczkiem. Przygotowujemy się do wyjścia. Nie nagrywałem tutaj naszych przygotowań w związku z tym, że Mikołaj spał i nie chciałem tutaj mu przeszkadzać i hałasować, więc cicho się uwinęliśmy, zapakowaliśmy plecak, najpotrzebniejsze rzeczy, które oczywiście nam się przydadzą po drodze na górę. Na górze zrobimy sobie jakiś mały piknik, poleżymy na kocyku, więc koc bierzemy ze sobą, mamy taki fajny z takim aluminium zwijany, który jeszcze zobaczycie na tym filmie. I teraz młodzież sobie trochę poćwiczy po spaniu, zje drugie śniadanie i ruszamy. Tu mam ten koc, to Wam pokażę, ten kocyk Aqua Wave, i on ma taką folię aluminiową, dzięki czemu trochę izoluje nas od mokrej i zimnej ziemi. Zabieramy to, co bardzo ważne, czyli wodę, żeby młodzież była nawodniona. Czyścimy uszy. I jeszcze parę rzeczy, tutaj sobie zabraliśmy wodę dla nas, jakąś przekąskę, no pampery, nie pampery, wszystkie rzeczy potrzebne, ubrania w razie W na przebiórkę, jednak tych rzeczy, o których trzeba pamiętać przy takim młodym człowieku, jest trochę więcej niż gdybyśmy sami wychodzili, no ale nic, coś nowego. Jak widzicie, Mikołaj w przedpokoju już jest gotowy do wyjścia, ubrany w kombinezonik. My też bierzemy plecak. Ja zakładam Mikołaja na klatę, czyli będę szedł z nim w nosidełku tutaj na sobie, co zobaczycie za chwilę. Zaczynamy. I tak, ja mam nosidełko firmy Tula i naprawdę ono nam się bardzo dobrze sprawdza. Kupiliśmy sobie na Elixie za pół ceny, także polecam tego typu zakupy. Ktoś to kupił, nie używał, sprzedał nówkę sztukę. Za pół darmo. Prawie, no bo to jednak kosztuje kupę kasy. I tak, ja sobie to tutaj zapinam i Mikusia biorę na klatę. Wczoraj robiliśmy testy niesienia go na plecach, bo w tym nosidełku podobno też tak można, ale było to bardzo niewygodne i niekomfortowe, więc nie będziemy w ten sposób szli. Wolę go mieć tutaj i jemu też będzie lepiej. Chodź, Mikołaj. Cyk, cyk. Nie każde dziecko lubi chodzić w nosidełku. No i jest to zrozumiałe, no bo są tutaj w jakiś sposób tak zablokowane i ograniczone w ruchach. Ale my chodzimy z nim tak od kilku ładnych miesięcy.
więc przyzwyczaił się i naprawdę mu się to podoba. Podgryza sobie tutaj te szelki i ruszamy. Przed nami Góra Żar. Mikołaj, jesteś w ukrytej kamerze? Nie, to nie jest ukryta kamera. Idziemy podbić twój pierwszy szczyt. Szczyt naszych możliwości. Przed nami 761 metrów górka, tyle wysokości ma Żar. A startujemy myślę, że gdzieś w połowie, więc około 350 metrów będziemy mieli przewyższenia. Pod tym pięknym widoczkiem górskim powiem wam, że rozpoczynamy naszą wędrówkę o godzinie 11:17. Także idziemy w naszych głowach namalować taki obraz. I tak, odkryliśmy, że idąc tędy w górę za tym naszym apartamentowcem dochodzi się do takiego niebieskiego szlaku, który nie jest oznaczony w Google i pokażemy wam tą drogę. To nie jest oczywiste, bo będziemy tutaj przechodzić tak naprawdę przez czyjeś podwórko, ale tak naprawdę opuszczonego lokalu, więc chodźmy. I trzeba iść taką betonową drogą w górę. Po kilku minutach takiego dosyć stromego podejścia widzimy, że przechodzimy właśnie przez to podwórko, o którym mówiłem. W tym miejscu jest budynek, noclegi Sosna. I tutaj jakby dojdziemy do bramy wjazdowej na tą posesję, czyli nie było żadnego ogrodzenia z tyłu, czyli tam skąd idziemy, ale z tej strony przy drodze jest to ogrodzone i opuszczone. I tutaj wychodzimy również na taką betonową drogę przy domku bez ogrodzenia na ulicę Krajobrazową, gdzie te noclegi Sosna już nie działają. I na ogrodzeniu tutaj jest informacja właśnie, że do szlaku czerwonego mamy 45 minut i później będzie 15 na Żar. Natomiast jest to dosyć stary znak i mamy nadzieję, że dojdziemy tędy na miejsce, ponieważ w Google tego nie ma, tak jak wspomniałem. A dzisiaj mamy, słuchajcie, wtorek, 5 września, drugi dzień, tak naprawdę pierwszy dzień szkoły, a my sobie tą szkołę życia tutaj uskuteczniamy cały czas. I tak naprawdę to jest pierwszy dzień, prawda Mikołaj, kiedy mamy taką ładną pogodę. W końcu to słoneczko wyszło, wszystkie chmury rozwiało i tak już ma być do końca tygodnia, w co tak delikatnie powątpiewam, ale trzymajmy się tego, że tak właśnie będzie. I szlak tutaj z tej betonowej drogi skręca w prawo pod góreczkę przed takim domkiem. Ludzie mają tak fajnie posadowione te chatki takie letniskowe, że hej. O, i tutaj jest oznaczenie również tego szlaku, żeby się nie pomylić. Więc skoro są te oznaczenia, to wierzymy, że gdzieś dojdziemy. Tutaj dochodzimy już do miejsca, gdzie to oznakowanie szlaku no już jest takie wątpliwe. Dawno nikt go nie odświeżał, a tutaj mieliśmy rozejście, możliwość pójścia w górę, ale pilnujemy się tego. W międzyczasie mijamy sobie tutaj paśnik, czyli jest to miejsce, gdzie lubią zaglądać zwierzaki leśne. A droga daje możliwość dojazdu leśniczemu. Idąc dalej, mamy tutaj oznaczenie tego szlaku, także jesteśmy na dobrej drodze. A tutaj idziemy sobie w górę wzdłuż tego strumienia, potoku górskiego. I dochodzimy tutaj do takiego miejsca, gdzie mamy nadzieję, ten szlak dalej biegnie. Musimy poszukać oznaczeń na drzewie, bo napotykamy na swojej drodze takie oto cuda.
Dochodzimy do miejsca, gdzie bardzo stromo się zrobiło. Nie widać żadnej ścieżki. I nie widać również oznaczeń szlaku. No jest to dla nas nie lada problem w tym momencie. W takim razie Google mógł mieć rację, że ten szlak już nie istnieje po prostu. A te oznaczenia mają 100 lat. Dobra, i słuchajcie, doszliśmy do miejsca, które Wam właśnie pokazywałem przed chwilą. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tutaj tędy płynie ten strumień. I tutaj po tych kamieniach do góry to z młodzieżą zamiaru iść nie mamy, bo jest to trochę niebezpieczne moim zdaniem. Gdzieś się poślizgnę, osunę i tak dalej, może być problem, a też nie mamy pewności, że gdzieś tędy zajdziemy. Więc jest to takie wątpliwej jakości wejście. Oznaczeń szlaku nie ma już tutaj nigdzie, więc wątpimy w to również, że właśnie tędy idzie ten szlak, a mapa nic nie pokazuje tak naprawdę Google. Więc cofniemy się kawałek dalej, w sensie cofniemy się kawałek, bo tam było takie wejście, które obstawiliśmy, że jest to taka droga wycinki leśnej, bo tej wycinki tutaj trochę jest. Natomiast zobaczymy, gdzie ona nas zaprowadzi. Prawda, kochanie? Tak. No tutaj to jest bez sensu iść po tej wodzie, nie? To jakby... To jest niebezpieczne. To jest po prostu niebezpieczne. Wejść jak wejść, zejść będzie tędy bardzo ciężko. Samemu to sobie mogę tutaj, tam, ale z młodym na klacie to będzie problematyczne, więc lepiej sobie pojechać od strony Międzybrodzia Żywieckiego i wjechać kolejką na górę tak naprawdę, niż się tutaj cisnąć. Natomiast spróbujemy. Idziemy dalej. Przerwa na pićko. I chwila zastanowienia. I takie mam przemyślenie odnośnie tego szlaku, że jest tutaj bardzo dużo wyciętych tych drzew, co świadczy o tym, że być może oznaczenia tego szlaku były na którymś z tych drzew i po prostu zostało to wycięte. Ale tego nie wiemy. Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj, idąc pod górę, nawet jeżeli ten szlak prowadzi, no to z dzieckiem takim malutkim iść nie będziemy. No bo uważamy to za po prostu niebezpieczne. I też z tego, co tak sobie w głowie układam, to wyjście z góry, w góry z małym dzieckiem jakby nie polegają na tym, żeby zdobyć ten szczyt, tylko po prostu się przejść, pospacerować, zobaczyć, co się uda zrobić, co się nie uda. Chciałbym dojść tam na górę, ale chyba tędy to jest dla nas no, po prostu niewykonalne w tym momencie, nie? A tutaj no, jeszcze pokombinujemy i dam znać, co się udało tutaj wykminić. Ogólnie z tego, co widzę, to tutaj za chwilę już się drzewa kończą i ten szczyt jest tuż, tuż tak naprawdę, no tylko ciężko będzie do niego się dostać, tak mi się wydaje. Przez krzaki chamsko na przełaj też iść nie będziemy. I zobaczcie, tutaj wszędzie jest ta wycinka. Ale grzybem zapachniało. A, grzybnia grzybowa. I może na tym drzewie było oznaczenie szlaku. A może na tamtym którymś. No nie wiadomo. A może tam. Zobaczymy. A być może nie zobaczyliśmy, że szlak skręca i idzie właśnie tutaj. Więc spróbujemy. Tędyk. W górę. I wygląda to tak, że na tamtym drzewie jest oznaczenie, które Wam pokazywałem, na którym nie widać, że szlak skręca, ale my tutaj zawracamy w górę, ponieważ ta droga wygląda całkiem zacnie. Byliśmy tutaj, gdzieś nieopodal, a szczyt już mamy tak bliziutko. Tak? Zawróciliśmy tędy. Słuchajcie, Zuzia wypatrzyła na drzewie oznaczenie tego szlaku, czyli nie ma źle. Jest na tym drzewie coś. Bomba! Patrz tu, jaki widok. O kurde, aż się... No fantastycznie, czyli idziemy dalej, słuchajcie. Uratowani. Życie chce, żebyśmy nie doszli na ten szczyt. Jesteśmy w miejscu, gdzie trwa wycinka. Drzewa lecą hardkorowo. Mam nadzieję, że żadne na nas nie spadnie. Tym bardziej, no właśnie, tutaj gałęziory leżą na szlaku. Słychać panów w lesie. Co teraz? Tam jest szlak.
A to w tą stronę spadają drzewa. Nie wiem, może krzyknąć. Czy coś. Tak, musimy się porozumieć z panami, żeby nie cieli. No, udało się przejść trochę tutaj po tych ścinkach. Ale panowie mówią, że im tablice zajebali. I nie wiedzieliśmy. W związku z tym, że jest robota. Coś dużego teraz mają ścinać. Ale udało nam się przegwizdać i przekrzyczeć ich z tymi piłami. Zaraz coś tam odpalą i puszczą. Ścinka mocna. Ale ścinka mocna, no. Przerzedzają ten las. Fest. Kupciu, chodź. Jedno, drugie drzewo. Tutaj też daleko jest. Drzewa duże, no ale po 20 metrów mają, mniej więcej, 30. A co tam powiedziałeś, że co? Gruby jakiś. Że gruby idzie teraz. Dlatego tak tą piłą cisnął. Spróbuję go nagrać. Zdupcamy, lepiej jednak zdupcać. Ale szlak jest. O, coś leci. Nie. Ale jaja. Dobrze, że nas usłyszeli, kurcze pieczone, bo byśmy musieli wracać. Ale przygoda. Fest. I stoimy na rozdrożu. Tu jest znak pokazujący, że szlak idzie tym. Ale droga prowadzi tam. I tutaj jest taka dróżka troszkę lepszej jakości. I zdecydowaliśmy, że idziemy tędy, a nie tak zboczem w stronę tej wycinki tak naprawdę, bo nie wiadomo, co tam chłopy będą ciąć. Więc nie idziemy w ich stronę. A mapa Google, bo tutaj już jest zasięg, pokazuje, że idąc tędy dojdziemy do jakiegoś wodospadu kaskadowego. I tak naprawdę do drogi wiodącej na Górę Żar, więc idziemy tędy. Chociaż idąc w tą stronę, bo tak naprawdę tej drogi jakby na mapie nie widać. I po chwili docieramy do tego wodospadu kaskadowego, który ciągnie się tam z góry fest. Ale wody jest na tyle mało, że nie widać tego wcale. Ten szlak, którym szliśmy, łączy się z czarnym szlakiem, w sensie wchodzimy teraz na czarny szlak, będąc już tak naprawdę u szczytu. Szczytujemy, atak szczytowy. I w tym miejscu tylko wspomnę, że kolory szlaków, pomimo takiego krążącego mitu, wcale nie łączą się z ich trudnością. Także czarny szlak nie musi być tym najtrudniejszym. I tak jak widzicie, czarnym szlakiem idąc mamy płasko. Szlak prowadzi nas do chaty w lesie. Ale jaja. Czy tu ktoś jeszcze żyje? Są ślady jakiegoś psa. Łapy są odbite psie. Nieważne, idź. Ale klimatyczna chata. O, tam jaka panorama się. O kurde, mylę. Ale ktoś ma widoczek tutaj z tej chatki. Masakra. O, troszkę może drogi nadrobiliśmy, ale doszliśmy do kapliczki, gdzie jest oznaczenie, że ten czarny szlak idzie w tamtą stronę, a tutaj czerwony jest i czerwony jest na drzewie, idziemy w tamtą stronę już. Najprawdopodobniej trochę drogi nadrobiliśmy, omijając ten zakręt na niebieskim szlaku, idąc prosto, ale chociaż zobaczyliśmy sobie te wodospady kaskadowe, których prawie nie było, i tą magiczną chatkę,
w lesie. Tutaj normalnie mogłaby mieszkać jakaś Baba Jaga. Chata Baby Jagi. Słuchajcie. Widzimy się na szczycie. Szczyt na horyzoncie. Zdrowy ząd na szczycie. Ostatnie podejście mocno daje w kości. Naprawdę od tej kapliczki jest cały czas solidnie pod górkę. Na czoło to można by było jakąś wycieraczkę zamontować. Mikołaj mniej więcej pół drogi przetrwał. Przydrzemał sobie chłopina. A obudził się na to, co wszyscy czekają. To co najpiękniejsze, te widoczki. Nie wiem na ile on to już ogarnia, na ile po prostu tak sobie patrzy na świat. Pewnie po prostu patrzy na świat. Ale właśnie wbijamy na ten żar. I tu jest taka ciekawostka, że wchodząc na tą górę konkretną, to wynagrodzeniem za trud jest piękny widok, który widzicie za mną, za nami. I za chwilę ten, który wam pokażę, rozciągająca się piękna panorama na każdą możliwą stronę z tej góry. A czupel, na który myślimy, że chcemy wejść za dwa dni, jest po prostu zalesionym szczytem, gdzie idziesz pod górę, idziesz, dochodzisz na szczyt, zdobywasz ten szczyt. I tyle. Robisz robotę dla zrobienia roboty. Na nic nie popatrzysz, po prostu się zmęczysz, pospacerujesz. To też jest piękne. Właśnie o to chodzi trochę w tym łazigórstwie. A to, że mamy taki piękny widok tutaj, tu i teraz, to tylko i wyłącznie takie nasze szczęście, że jest pogoda, bo można by było wejść i nie widzieć nic. Jesteśmy. Góra Żar. Dzień dobry. Idziemy na kawusie i chwilę ochłonąć. Także zaraz wam to ogram wszystko. No tak, słuchajcie, my sobie już troszkę doszliśmy do siebie, nawet na tym słoneczku udało się wyschnąć i tak sobie tu siedzimy, oglądamy i stwierdzamy, że jest to jeden z piękniejszych widoków, jakie doświadczyliśmy w naszym życiu. Naprawdę fajnie nam tutaj te wszystkie góry się odkryły, nic nie jest w chmurach, bajka. Na Śnieżce było jeszcze ekstra, ale... Na Śnieżce również było pięknie, tak, ale w ostatnim czasie to jest jednak najpiękniejszy widok, bo jest to chyba zwieńczone jeszcze obecnością tego młodego człowieka tutaj. Także tak to wygląda. A tu na dole w tle jest Międzybrodzie Żywieckie i Międzybrodzie Bialskie. A z drugiej strony, tutaj tej restauracji, w której kupiliśmy kawę i piwko bezalkoholowe za łączną kwotę 32 zł, czyli Góra Żar została zasilona o 32 PLN-y tutaj przez nas, jest widok oczywiście na tą miejscowość, z której my przyszliśmy, czyli Kozubnik i ta mała wioska, jak się nazywała obok? Porąbka. Cały czas zapominam nazwę tej Porąbki, to jest Porąbane. Jak Kozubnik. Kozubnik, tak, Porąbka, Kozubnik. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Telefonu nie jedzie. Ludzi na szczycie przybywa cały czas, ale oni wjeżdżają kolejką, którą można się tutaj dostać. I gdybyśmy my to zrobili, to bylibyśmy na górze dosłownie w 5 minut, a kolejka startuje właśnie w Międzybrodziu Żywieckim. A teraz z Mikusiem, tutaj z tym pięknym widokiem w tle, przejdę się wam pokazać jeszcze drugą stronę tutaj, z tej restauracji widokowej. Jest piękny taras widokowy, słuchajcie, tor saneczkowy i lądowisko, startowisko, jakiś paralotniarzy i innych. Machasz? Machaj.
co mówiłem. Elektrownia szczytowo-pompowa, porąbka, żar. Tak to wygląda, tu jest wszystko wyjaśnione. Ale już nie będę się nad tym zastanawiał. Wygląda to tak. I tak, słuchajcie, w tym miejscu, na samym szczycie Góry Żar, odbywają się loty paralotnią. I tutaj pan właśnie przygotowuje się do takiego startu. Można sobie w tandemie polecieć, taki lot widokowy. Mikołajowi się widoki bardzo podobają. Jak słyszycie, jakie dźwięki się tutaj wydaje, normalnie to jest dźwięk ekscytacji naszego młodego człowieka, kochanego. Na szczycie jest również sklep z pamiątkami. Zuzia była obczaić. Ceny pewnie jak za zboże. Nie, nie ma tragedii. Magnes za siódemkę, także... O, no to kupujemy magnesy. Górę Żar. Kupujemy magnesy z Góry Żar, tak, elegancko. 7,9. I tak to, słuchajcie, wygląda. Jesteśmy w raju bibelotów, jesteśmy. Wybieramy magnesiki. Ale tych rzeczy... Jakie pocztówki drewniane. W ogóle pocztówki są ekstra, z magnesem. Pocztówka z magnesem, tylko jest wielkie. Właśnie będzie się odbywał jakiś start, więc sobie poczekamy i zobaczymy, jak to wygląda. One wyczekają na odpowiedni wiatr chyba. I tak jak widzicie, można tutaj się dostać kolejką z Międzybrodzia Żywieckiego w 5 minut. Dobrą godzinę, półtorej. A my, słuchajcie, dziękujemy za to, że byliście na tym filmie. Subskrybujcie, bo każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne. A my się zbieramy. Drogę powrotną sobie już zrobimy tutaj sami. Podelektujemy się tym wszystkim pięknym widokiem. Jeszcze zrobimy tylko miniaturę na ławce z Górą Żar, albo tutaj jakąś taką. Do zobaczenia na kolejnym filmie, hej!